Aktualnie posiadacze ukraińskiej hrywny nie mają możliwości wymiany hrywien oprócz naszych oddziałów. Żaden bank, żaden kantor tak naprawdę nie wymienia hrywny, a już na pewno nie wymienia po kursach zbliżonych do realnej wartości tej waluty. Oficjalny kurs wynosi 15 groszy, natomiast w przypadku hrywny w gotówce, którą mamy w Polsce, nie ma na ten moment żadnej sensownej możliwości odsprzedaży jej, nie ma rynku na hrywnę, więc tak naprawdę mówienie o cenie jest troszkę niedopowiedzeniem. No tak jak mówię, u nas w tej chwili skupujemy te hrywny po 9 groszy. W związku z bardzo dużą potrzebą wśród uchodźców wymiany tej waluty wprowadziliśmy limit w wysokości 5000 hrywien na osobę, to jest około 450 zł. Mimo wprowadzonego limitu skupujemy we naszych wszystkich oddziałach codziennie około 5-6 milionów hrywien. Natomiast potrzeby są znacznie większe. Ta kwota wynika tak naprawdę tylko i wyłącznie z tego limitu. Także zapotrzebowanie na wymianę jest gigantyczne. Rozpoczęliśmy akcję promującą zakup hrywny również od nas, z tego względu, że skupujemy i sprzedajemy hrywnę po 9 groszy, nic na tej działalności nie zarabiamy, natomiast potrzebujemy płynności, potrzebujemy pieniędzy na to, żeby móc tę hrywnę dalej od uchodźców skupować. Odzew jest pozytywny, jest bardzo dobry, coraz więcej ludzi zamawia tę hrywnę. Myślę, że jest to bardzo fajna forma pomocy, też z tego względu, że chyba wszyscy mamy nadzieję, że na Ukrainie będzie niedługo pokój i te hrywny będzie można tam normalnie wydać. Działania interwencyjne możemy uznać, że są potrzebne, natomiast one wpisują się w kanon pomocy humanitarnej tak naprawdę, bo jeśli mamy walutę, której nikt nie chce kupić, a my ją kupujemy mimo to, że nikt jej nie chce, nikt jej nie potrzebuje, no to jest de facto pomoc humanitarna, dajemy im te pieniądze, więc myślę, że takie działania są potrzebne, natomiast wymagają naprawdę bardzo głębokiego przemyślenia, jak to powinno być zorganizowane, też kwestii limitów, kwestii tego, od kogo kupujemy, ile kupujemy i tak dalej.